Wielka wylewka w 4Fun TV. Dzisiaj Patrycja Kazady jest moją gościową. Patrycja, ja pierwszą wzmiankę o tobie i o twoim ślubie przeczytałem w 2013 roku. O moim ślubie? Tak. Nie widzę pierścionka. Ale ja i tak będę drążył. Proszę, drąż. Co u ciebie słychać w serduszku? Obecnie jestem singlową. No, aha, czyli teraz generalnie wolne serce i czekamy na oferty. Widzisz się właśnie tutaj. Patrycja Małpa, wolna. Chciałabyś mieć w ogóle kiedyś ślub, czy nie? Bardzo. A jaki musi być taki wymarzony facet? Wysoki. Oblany sokiem Mario, wierzę tak. Inteligentny, z poczuciem humoru. To są dla mnie najważniejsze cechy. Patrycja, jestem zajęty, więc wiesz, jakbyś mogła zmienić zeznania. Niski, nudny i ciągle tak. Smutny. Robert, chodź tu, pokaż się, zobacz. Nie, i nie, no Robercik nie jest i co? Niski. Obróć się, poczekaj, pokaż. Na. Wspaniały gentleman. Wezmę numer później, się No, opiszemy to tak, Kazadi zaręczyła się na planie 4Fun TV. 3, 4. Mi się w cytki. Poleciał tędy i leci cały czas w dół. Zaczęłaś swoją przygodę, tak naprawdę trochę telewizyjną, od szansy na sukces, nie? I ty tam śpiewałeś szwagierko Laskę. Tak. Jak? Ty mi powiedz. Ale nie wygrałaś, nie? No nie! And the Golden Globe goes to... Ben Affleck. Ale jak to się stało, że ty tak wystrzeliłaś? Najpierw to było tak, że grałam w teatrach. Potem byłam tancerką i później był egzamin z życia i to był taki mój pierwszy break, gdzie nareszcie, wiesz, po 10 latach chodzenia na castingi, wyćwiczona byłam w domu, przed lustrem, wiedziałam dokładnie, co chcę, po czym przychodziłam, zapalała się ta czerwona lampka, a ja, wiesz, kłoda. Witaj! You are tearing me apart, Lisa! Poszłam na ostatni casting, miałam wtedy 15 lat. No i kurczę, udało się, wiesz? Dała mi szansę Teresa Kotlarczyk, która reżyserowała egzamin z życia. Byłam taką półkłodą. No i producentka, która tam stała, mówi nie, dziękujemy bardzo, a Teresa mówi nie, spokojnie, ja chcę jeszcze raz zobaczyć. I masz tutaj winogrona, nie ma tu nikogo, po prostu zagraj to, skup się na tych winogronach. I słuchajcie, zaczęłam jeść, ręce mi się tak trzęsły, nie mogłam trafić w ogóle w usta tymi winogronami, ale już po trzecim, tak mówię, zagram to. No. I zagrałam tak, że zmienili dla mnie w ogóle scenariusz i tak dalej, żebym mogła grać w tym serialu. Słuchaj, może ty po prostu byłaś na każdym castingu głodna. Wow, właśnie. 3, 4. No. Lejesz! Już, jak chcecie zdenerwować. Ja już jestem zła. Wyłączymy kamery, to mnie Kazadi zabije, no. Nie, naprawdę. Więc ja obiecuję, kamery będą do samego końca.